O, oh my god, duża ryba. Witam serdecznie na kolejnym filmie. Jak widzicie za mną, zaczyna się robić coraz cieplej. Lato już blisko. Uznałem, że świetnym pomysłem będzie nagranie poradnika na temat łowienia kleni z powierzchni na spinning. Zapraszam na film. Smużak to przynęta, która pracuje na powierzchni wody i przeważnie w każdym przypadku jest to imitacja jakiegoś owada. Jak wszyscy wiemy, klenie uwielbiają owady, które wpadają do wody i bardzo chętnie je atakują. Brania są bardzo mocne i widowiskowe. Gdzie szukać kleni? Kleń to ryba, która zamieszkuje większość polskich rzek. Można go też spotkać na zbiornikach zaporowych. Klenie nad rzeką mają swoje ulubione miejsca, kiedy przyjdzie wiosna i budzą się do życia w maju wszystkie owady. Klenie ustawiają się bardzo często pod nawisami drzew i wciągają prawie wszystko, co wpada z tych drzew do wody. Od owadów po owoce, więc potencjalnie najlepsza miejscówka to będzie właśnie, będą właśnie nawisy drzew. Klenie bardzo często zdradzają swoją obecność, zbierając jak odkurzacz płynące pyszności z powierzchni. Tak wtedy bardzo łatwo jest je zlokalizować. Obserwacja wody to bardzo ważny element, który przybliży Was do sukcesu. Jeśli Twoja rzeka nie ma nawisów drzew, klenie możesz poszukać na napływach i przelewach, przy opaskach lub za podwodnymi przeszkodami. Tam również uwielbiają żerować. Każde zwolnienie nurtu będzie dobrym miejscem do obłowienia. Chciałbym Wam teraz pokazać przynęty, na które ja łowię na sanie. Smużak numer 1 u mnie to największa brąba Andrzeja Lipińskiego. Jest to przynęta bardzo lotna. Dzięki odnóżom z gumki jest bardzo stabilna w wodzie. Nie wyskakuje w szybkim nurcie oraz stawia bardzo mały opór. Bardzo dobrze sprawdza się na sanie w szybkim nurcie w takich miejscach właśnie, gdzie ja łowię. Atutem tej przynęty jest także to, że smuży od razu, jak tylko wpadnie do wody. Nie trzeba tej przynęty wyciągać do powierzchni. O, jaki klej! Coś niesamowitego. Po prostu grubo. Grubo, kolejna 50+. Ale klej. Patrz, jaki klusek. Ten to będzie miał grubo ponad 5 dych. Zaraz go zmierzymy szybciutko i zrobimy kilka zdjęć. Taki klej, 57 cm. Piękny klusek. Coś pięknego. Mega ryba, mega gruba. Piękny. Piękny bestia. Kawał rybska. Nie powiem. O, tak. Czekaj.
Kolejna przyneta, na którą łowię, to smużaki bez steru od Stanisława Malka. Imitacja szerszeni, czmieli i innych owadów z długimi gumowymi odnóżami. Bardzo dobrze unoszą się na powierzchni wody i fenomenalnie wabią duże klenie. Bardzo dobrze sprawdzają się w mniejszych rzekach o wolniejszym uciągu, gdzie przez cały spływ doskonale widzimy przynętę, co ciężko zrobić w szybkim nurcie na sanie. Przynętę wprawiamy w ruch, podszarpując delikatnie szczytówką, co z kolei prowadzi do tego, że przynęta puszcza oczko na powierzchnię wody i tym właśnie kusi klenie do brania. Udało się jednego klenia przechytrzyć na robaka od Staszka Malka. Jakaś jętka zaczęła płynąć. Zaczęły wychodzić do wierzchu. O, takiego zebrał fajnie. Jakiś kolos to może nie jest, ale Jezu, jakieś zielsko to klenie. Nie wiem, o co chodzi. Ale o, taka kluska z 40 plus. Ładne. Taki klenior. Wraca do wody. Taki koło 48 myślę. Uciekaj. Pięknie. Pięknie. Stoi sobie. Trzeci smużak, którego używam na sanie, jest to Mamba Monsters 4 od Imago Lures. Imitacja dużej mrówki, chyba największy i najcięższy smużak w moim pudełku. Bardzo lotna przynęta, w ciekawych kolorach. Można ją prowadzić na powierzchni smużąc oraz kilka centymetrów pod powierzchnią wody. Uwielbiają ją często bolenie oraz duże klenie. Jak dla mnie jedyna wada tej przynęty to jest to, że nie smuży od razu jak wpadnie do wody, co jest bardzo kluczowe na sanie, tylko wychodzi do powierzchni po kilku obrotach korbką. Zdarzają się jednak takie dni na sanie, że Mamba Monsters jest bezkonkurencyjna. Ja pierdzie. Dobra ryba. Wyszedł pięknie z tej rynny. Mam cię, ale grubas. Teraz zapomknął. Gruby. Chodź kolego. Gruby klenio. Mam cię. Ale gruba klucha. Piękne. Widzicie? Mróweczka. Aj, no czekaj już. Od Imago Lures. Już, o. Szybciutko. Poszedł.
do łowienia smużakami używa się raczej dłuższych kijów od 2,70 do 3,20, mięsistych o akcji moderate lub slow, zależy od tego, na jakiej rzece się łowi. Kołowrotek 2000-2500 spokojnie wystarczy. Linka. Linki, jakie można używać do smużaków, to albo żyłka, albo plecionka. Temat jest dość kontrowersyjny. Jedni wędkarze używają plecionki, jedni żyłki. Uważam, że i plecionka, i żyłka jest dobra i można nimi łowić z powodzeniem klenie z powierzchni. Moja technika łowienia kleni na smużaki niewiele różni się od zwykłego spinningowania innymi przynętami. Jest jednak kilka szczegółów, o których chciałbym Wam powiedzieć. Po wykonanym rzucie zamykam kabłąk kołowrotka, gdy smużak jest jeszcze w locie. Dlaczego? Dlatego, że klenie mają bardzo dobry wzrok i widzą Waszą przynętę dużo wcześniej niż Wam się wydaje. Branie może nastąpić, gdy smużak dotknie tylko powierzchni wody, dlatego trzeba być przygotowanym do szybkiego zacięcia. Łowiąc smużakami, ściągam je albo z prądem, albo pod prąd, albo w poprzek rzeki. Ściąganie z prądem to bardzo skuteczna technika, ponieważ kleń, który chce zaatakować smużaka, ma bardzo mało czasu na przyglądnięcie się przynęcie. Branie z reguły jest bardzo mocne i widowiskowe. Smużaka ściągamy średnim tempem, tak żeby spływał troszkę szybciej niż nurt rzeki. Przy tej metodzie zaliczymy najmniej spadów ryb. Pięknie, coś pięknego o tym drugim. Pięknie. Chodź. Pięknie. Ale piękne branie. Było piękne. Piękne branie. Coś pięknego. Kolejny klenik. Tym razem 43 cm. I do wody. Ściąganie smużaka pod prąd. Przy takim ściąganiu smużak stawia dość duży opór w wodzie. Brania nie zawsze są pewne. Ryba często potrafi się wypiąć lub delikatnie atakuje, ponieważ ma dużo czasu na przyglądnięcie się przynęcie. Ściąganie w poprzek nurtu. Tak jak poprzednia technika, ściąganie w poprzek nurtu to też skuteczny sposób na klenie. Ta technika sprawdzi się na średnich rzekach, gdzie damy radę dorzucić pod drugi brzeg. Branie przeważnie następuje zaraz po tym, jak smużak wpadnie do wody lub jak odjedzie od przeciwległego brzegu kilka metrów. Lepiał się za szybko zacząłem. Na koniec filmu kilka drobnych wskazówek. Radzę Wam nie spuszczać z oka smużaka, ponieważ branie może nastąpić w każdej fazie ściągania przynęty, nawet pod nogami. Wiele razy tak miałem. Już myślałem, że nic się nie wydarzy, a tu nagle przy samym brzegu było branie. Oczywiście nie zaciąłem, bo nie patrzyłem na przynętę. Do ryb podchodźcie w miarę możliwości jak najciszej i wykonujcie jak najdalsze rzuty. To zwiększy Wasze szanse na złapanie tego rekordowego klenia. Jeśli łowicie żyłką, kontrolujcie co jakiś czas odcinek żyłki przy przynęcie, ponieważ często się przeciera. Ja osobiście przewiązuję żyłkę po każdej większej rybie i po jakimś czasie, jeżeli nie mam brań.
Jeśli ryby po zacięciu cały czas spadają, prawdopodobnie zacięcie jest zbyt słabe. W takich sytuacjach zaginam zadziory i dokręcam troszkę hamulec. To powinno rozwiązać problem. Mam nadzieję, że rady, które Wam przekazałem, pozwolą Wam złowić swoją pierwszą 50, czego z całego serca życzę. Na koniec filmu rzucam kilka holi pięknych kleni z sanu. Dajcie znać jeszcze w komentarzu, czy moje wskazówki się sprawdziły i pamiętajcie, każda rzeka jest inna i rządzi się swoimi prawami, tak samo jak ryby, które w niej pływają, więc resztę trzeba rozpracować indywidualnie. Pozdrawiam, cześć. O, oh my god, duża ryba. Duży kleń. Ale pięknie zebrał. To było mistrzostwo świata. To było mistrzostwo świata. Jest ładny. Jest ładny. Chodź tu. Ładny jest. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Jest piękny. O, 50. Myślę. O, gruby. Ale gruby kleks. O, mam cię. O Jezu, jaki piękny. O, masakra. Ale klenior. Patrzcie się, jaki byk. Ja pierdzielę. Taki klen. Taki piękny. 53 cm. Wraca do wody. Mam cię, w końcu. O, ładna ryba. Jest, ładna ryba. Ładna. Ładny kleń. Kleń albo bolo. Nie, kleń, ładny. Żadnego nie widzę. Chodź tutaj, koleżko. Pięknie zebrał. Ładny. Ładny, ładny, chodź. O kurde. Pięknie. Będzie 45, dobre. Myślę. Zaraz go szybko zmierzymy. Ładny zebrał, grubasek, piękny. Pięknie. Taki klenik. Prawie 50 cm na brąbkę. I do wody. Poszedł. Pięknie. Na brąbkę uderzył. Piękny. I taki 53 kleń. O. Wraca do wody.
Piękne. Grubasek.